Witam serdecznie. Rozmowa niezależna. Dzisiaj naszym gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości, pani Małgorzata Kopiczko. Witam serdecznie. Witam. Pani Małgorzato, pani senator, reforma edukacji. Pani jest członkiem Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Pracowała pani przy tej reformie. Proszę powiedzieć, dlaczego ta reforma jest potrzebna? Reforma, którą wprowadzamy, jest to reforma, która służy przede wszystkim poprawie jakości polskiej edukacji. Głównym założeniem jest nie tylko zmiana ustroju szkolnego, ale również warunki funkcjonowania polskich szkół, a przede wszystkim dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. A jak ona będzie przebiegała? Proszę powiedzieć, od czego się zacznie i jak będzie to? Mamy na to 3 lata, na zlikwidowanie gimnazjów. Co będzie się działo w tym okresie? Panie redaktorze, ta reforma jest bardzo dobrze przygotowana i oczywiście przemyślana. Chcę też dodać, że takie były założenia. Większość rodziców chciała takiej reformy. W związku z tym zaplanowaliśmy nie likwidację, a wygaszanie stopniowe gimnazjum, tak? Bo często używamy tego słowa likwidacja, a to jest wygaszanie stopniowe. Czyli uczniowie szkoły podstawowej od 1 września 2017 roku będą uczniami 7 klasy szkoły podstawowej. Czyli nie następuje likwidacja, tylko takie łagodne przechodzenie. No to mamy czas 5 lat, gdzie będziemy po prostu stopniowo wygaszać gimnazjum i będziemy tworzyć szkoły branżowe, technika, licea 4-letnie, bo jak wiemy, założeniem jest tworzenie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, bo to jest bardzo ważne. Następnie będą branżowe szkoły 1. i 2. stopnia i technika. I tutaj też głównym celem, może dodam do tego swojego pierwszego punktu, też jest troska o szkolnictwo w chwili obecnej ponadgimnazjalne. 26 rektorów wyższych uczelni na 37 zapytanych niestety, ale wyraziło negatywne opinie, jeżeli chodzi o przygotowanie uczniów do podjęcia studiów. Czyli mamy problem, uczniowie nie są dobrze przygotowani do matury. 3 lata nie, to jest czas zbyt krótki, tak? To jest zbyt krótki czas, bo mamy tak naprawdę pierwszą klasę to jakby jeszcze kontynuacja gimnazjum i zostaje nam tak 1,5 roku na przygotowanie do matury. To jest zbyt krótki czas. 4 lata na pewno gwarantuje lepsze przygotowanie. Mhm. Jeszcze jako wieloletni praktyk i dyrektor szkoły powiem tak, że bardzo ważne jest, żeby też te etapy edukacyjne wydłużyć, żeby uczeń, bo w tej chwili mamy 3 lata, tak, 4, 6, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum. I ten uczeń ciągle trafia do tego systemu i od początku jakby musi zaczynać swoją drogę. Jeżeli jest w jakiejś grupie rówieśniczej, to jest jedno, czyli zaczyna tą swoją edukację w grupie rówieśniczej z nauczycielami i już pewien osiągnie etap swojego rozwoju i jakby idzie znowu do gimnazjum i od początku, tak? Nowa grupa rówieśnicza często, nowi nauczyciele, zanim nauczyciele zrobią diagnozę, tak? To już jest, trwa ten proces. I na tym traci dziecko, bo przede wszystkim, no, czemu ma służyć ta reforma? Tylko i wyłącznie dobru dziecka. Czyli można powiedzieć, że gimnazja do tej pory nie sprawdziły się, nie spełniły swojej roli. Nie spełniły swojej roli, powiem na pewno, żebyśmy też dobrze się rozumieli, że nauczyciele, dyrektorzy dali z siebie wszystko, można powiedzieć. Ale ten czas jest zbyt krótki. Te 3 lata, to mówię, ten etap jest dla dziecka zbyt krótki. To przejście. Często jest tak, że dzieci ze szkół podstawowych w małych miejscowościach muszą przyjechać do jakiegoś gimnazjum. Zaczęły się robić gimnazja elitarne, tak? Czyli ta grupa rówieśnicza już nie idzie razem do tego gimnazjum, do klasy pierwszej, ale gdzieś na przykład przychodzi dziecko do innego. Zmienia środowisko. Poza tym trzeba zwrócić uwagę, że na 7 tysięcy gimnazjów, 4 tysiące są w zespołach szkół, czyli już jakby naturalnie zaczęły powstawać zespoły szkół, czyli szkoła podstawowa i gimnazjum.
Czyli łatwiej tak, będzie te gimnazja przekształcić. Tak, oczywiście, że tak. Jest ten czas taki przejściowy. My gwarantujemy w przepisach wprowadzających reformę, że nastąpią zmiany nie polegające tylko na tym, że będziemy te budynki zamykać. Po prostu szkoła, jest wiele możliwości. Gimnazjum może przekształcić się w szkołę podstawową, może przekształcić się w liceum, może się przekształcić w technikum, tak? Też nastąpi zmiana sieci szkół. Do 31 marca samorządy mają przygotować nowe sieci szkół i to powiem szczerze, ja oceniam bardzo pozytywnie, dlatego że uważam, że trzeba przepracować w samorządzie sprawy związane z sieciami, tak z obwodami szkolnymi. To jest bardzo ważne, czyli będą szkoły ośmioklasowe i teraz to samorząd, od samorządu zależy, czy do tej szkoły, żeby nie były to szkoły przyładowane, żeby to były szkoły jednozmianowe, tak, ośmioklasowe. Czyli proszę zauważyć, że jeżeli teraz mamy szkołę podstawową i gimnazjum w innym miejscu, to jeżeli zmienimy sieć szkół, to w tym gimnazjum, które teraz jest gimnazjum, a przekształci się w szkołę podstawową, będzie można zrobić mniejszy obwód, będą mniejsze klasy, i będzie lepsze warunki po prostu funkcjonowania organizacji tej szkoły podstawowej. I w większości z tego, co ja rozmawiam z samorządami na Mazurach, ze swoimi samorządowcami, to często te gimnazja przekształcą się w szkoły podstawowe, zmieniona zostanie sieć szkół i w ten sposób, panie redaktorze, wszystkie budynki zostaną zagospodarowane, bo proszę zauważyć, że my też wprowadziliśmy od 1 września 2017 roku obowiązek dziecka 3-letniego, że ma uczęszczać do przedszkola. Więc jeżeli ma uczęszczać do przedszkola, to jest dziecko 3-letnie, więc też będą potrzebne budynki na przedszkola. To już uprzedziła Pani moje kolejne pytanie. Czyli rozumiem, że wszystkie budynki, w których w tym momencie funkcjonują gimnazja, zostaną na pewno jakoś zagospodarowane. Tak, to nie będą pustostany jakieś. Na pewno nie będą pustostany, bo też no, wiadomo, że mamy niż demograficzny i tak już w ciągu kilku lat to 33% chyba mamy spadek dzieci w szkołach, ale tak jak mówię, dobre zagospodarowanie sieci szkół umożliwi, że na pewno te budynki będą zagospodarowane. Ale mówię, są też możliwości w przepisach, że jeżeli nie szkoła podstawowa w gimnazjum, to może liceum, może szkoła branżowa, może technikum. To wszystko już samorządy będą, myślę, że mądrze nad tym pracowały razem, biorąc pod uwagę też spostrzeżenia dyrektorów, radnych, tak, mieszkańców, rodziców, bo to jest bardzo ważne. Też często to podkreślam na rozmowach, żeby uzgodnić wspólnie, tak, żeby wszyscy byli przekonani, że to robimy dla dobra dziecka i że to jest potrzebne. A proszę mi powiedzieć, co z nauczycielami? Bo mamy różne głosy, że tych miejsc pracy będzie mniej, tych miejsc pracy będzie więcej. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Nauczyciele z mocy też właśnie przepisów obowiązujących staną się nauczycielami tej szkoły podstawowej 8-letniej, jeżeli są w szkole podstawowej. Bo tak? Jeszcze wyjaśniłem jedno. To, że reforma edukacji nastąpi, to nie znaczy, że zmniejszy się liczba uczniów, prawda? Tak, oczywiście liczba zostanie ta sama. Nawet przewidujemy zwiększenie liczby oddziałów. I w związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej taką wstępną symulację zrobiło i wychodzi, że nawet około 5000 miejsc dodatkowych nauczycieli będzie potrzeba. Bo proszę zauważyć, że uczniowie klasy 6 będą uczniami klasy 7, w związku z tym te klasy w szkołach podstawowych są mniejsze, tak? Od 19 do 25 czy 6 osób liczą. Natomiast w gimnazjach to niestety były klasy bardzo mocno przeładowane, nawet po 33 dzieci było to były bardzo duże klasy, w związku z tym no, nastąpi też większa liczba oddziałów klas 7 i myślę, że te etaty dodatkowe też będą. Oczywiście nauczyciele gimnazjum mogą pracować w szkole podstawowej, mogą pracować również w liceum, bo proszę zauważyć, że tam też będzie 4-letnie liceum, czyli będą mogli też znaleźć pracę w liceum. A proszę mi powiedzieć, reformowana podstawa programowa. Co to znaczy? Jak będzie wyglądała ta podstawa zreformowana? Zreformowana podstawa programowa to nie tylko nauczanie, ale również wychowanie, tak? W trosce ucznia zwracamy bardzo dużą uwagę na właśnie te treści wychowawcze, na edukację patriotyczną, na edukację prozdrowotną, na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo.
I te wszystkie kwestie zostały wpisane w podstawie programowej. W szkole podstawowej zwiększamy ilość godzin historii. Teraz mamy w klasach 4 godziny, a w nowej podstawie w klasach 4-8 będzie to 9 godzin historii. To jest bardzo ważne. Też od klasy 7 mamy już fizykę, chemię, biologię, geografię, czyli wraca już nie tylko przyroda, ale właśnie biologia i geografia nareszcie. Też zwiększamy, kładziemy naciski, zwiększamy ilość godzin, jeżeli chodzi o plastykę, muzykę, wychowanie fizyczne. To są też bardzo ważne edukacje, na które zwracamy uwagę, no bo to też kształtuje umiejętności, tak, kompetencje ucznia. I w tej podstawie to zostało wpisane. Pani senator, a czy jest planowana jakaś kampania informacyjna? No bo no nie oszukujmy się, w mediach panuje dosyć duża dezinformacja. Rodzice nie wiedzą, jak będzie wyglądała ta reforma. Często zaczerpiają informacji no, z dosyć niepewnych źródeł. Nauczyciele też nie wszyscy wiedzą. Czy będzie przygotowane coś, jakiś wyznacznik? Żeby i rodzice, i nauczyciele wiedzieli, jak postępować, co będzie się krok po kroku działo. Panie redaktorze, no oczywiście to, co powiedziałam, reforma oparta jest o przepisy, które wprowadziliśmy, tak? Są przepisy przejściowe do reformy, jest też ustawa. Natomiast to, co mogę powiedzieć nauczycielom i rodzicom, to jest przy Ministerstwie Edukacji Narodowej taka zakładka Dobra Szkoła, ale jak się wpisze też Dobra Szkoła w internecie, to tam już jest krok po kroku, co nauczyciel, co rodzic, nawet rodzic może wpisać rocznik dziecka i też już będzie miał informację, co się będzie działo, gdzie dziecko trafi, do której klasy. Także tam wszelkie takie informacje, że tak powiem, sentencja tych informacji się zawiera. A przypomnijmy jeszcze raz, gdzie można to znaleźć? Dobra Szkoła. To wystarczy wpisać Dobra Szkoła i już w internecie będzie się, albo w Ministerstwie Edukacji Narodowej, tam są zakładki też Dobra Szkoła i tam już będzie można to wyczytać. Ale to jest tylko jedna forma, panie redaktorze, bo chcę powiedzieć, że już 2 miesiące temu trafiły, dwa może miesiąc temu, trafiły do wszystkich szkół o dobrej szkole książeczki, katalog cały, tak, wprowadzenia zmian, krok po kroku, co będzie następowało. I wszyscy dyrektorzy to mają, samorządowcy też. Poza tym są spotkania w każdym samorządzie z kuratorami, z wojewodami i tam też takie informacje są przekazywane samorządowcom, dyrektorom szkół i nauczycielom. Oczywiście, no, jeżeli chodzi o rodziców, to tu jest rola bardzo duża dyrektorów. Ja też no, mogę prosić oczywiście dyrektorów szkół, żeby informować rodziców, rzeczywiście, żeby to była taka rzetelna, dobra informacja, bo nam wszystkim zależy na tym, żeby dobrze przeprowadzić tą reformę. I może już nie krytykować, nie mówić, że to jest złe, tylko trzeba to po prostu przeprowadzić. Ja wiem, że jest taka obawa przed zmianą. Ja rozumiem doskonale i dyrektorów i nauczycieli, bo to jest grupa społeczna, która naprawdę bardzo dużo pracuje. Ja znam tą pracę i mogę to dzisiaj powiedzieć i w zupełności jestem o tym przekonana. Ale też no, nie ma odpowiedniej rangi ten zawód jeszcze. I tak rodzic narzeka to do nauczyciela i ten nauczyciel jakby z każdej strony musi tylko wysłuchiwać, a w tej chwili no, jest jeszcze przed jakąś zmianą. Ale tak naprawdę to nauczyciele też powinni poprosić dyrektorów szkół, otrzymać informacje od nich, książeczki, zrobić spotkanie z rodzicami, poinformować, jak to będzie wyglądało, tak żeby ci rodzice byli poinformowani, bo gdzie te źródła informacji? No przede wszystkim w szkole, tak? W szkole jak będzie? Jeżeli dziecko jest w 6 klasie, co będzie z nim? Jeżeli jest w 5, pokazać nową podstawę programową, powiedzieć o tej edukacji, powiedzieć o tym, jakie to będą w przyszłości konsekwencje, znaczy jakie to będą w przyszłości, jak to wpłynie na rozwój dziecka, bo to przede wszystkim, no tak jak mówię, no, tu chodzi o to, żebyśmy mieli dobrą edukację, żebyśmy w przyszłości mogli mieć też dobrze wykształconych
obywateli, tak, naszego kraju, bo przecież to jest ta nasza największa troska. Pani senator, to tak na koniec, czy istnieje jeszcze szansa jakaś na porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, które, jak wiemy, no, dosyć często protestuje przeciwko tej ustawie? Panie redaktorze, ja myślę, że istnieje szansa, że trzeba rozmawiać. Związek Nauczycielstwa Polskiego też nie chciał wprowadzenia gimnazjum, tak? Pamiętam ten czas, bo byłam wówczas dyrektorem. Ale teraz myślę, że naprawdę tylko dobra wola może spowodować to, że wspólnie związek zawodowy z ministerstwem usiądzie do rozmów, bo my pracujemy też z ekspertami, ekspertami dobrej tej zmiany, którzy i przygotowali podstawę programową, tak, i teraz pracowali nad tą reformą. I myślę, że to jest naprawdę tylko dobra wola. My na przykład zrobiliśmy taki zapis, że przy arkuszu organizacyjnym szkół to związki zawodowe razem z dyrektorem mogą konsultować te arkusze, opiniować, tak? Czyli już daliśmy i tak związkom zawodowym, uważam, no, duże kompetencje, tak? Do tego chociażby, żeby opiniować arkusze, czyli żaden nauczyciel nie może tutaj być zwolniony bez konsultacji ze związkami zawodowymi. No, tak jak mówię, no, tylko wszystko zależy od dobrej woli. Ja spotykam się zarówno ze związkami zawodowymi Solidarność, jak i ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, razem z samorządami, tak? Czyli z burmistrzami swoich miast, czy z prezydentem miasta Ełku, z którego pochodzę, i rozmawiamy, tak, na temat tego, jak przeprowadzić tę reformę, żeby, no, przede wszystkim nauczyciele nie stracili pracy, bo tak jak mówię, no, status nauczyciela dzisiaj jest bardzo ważny. My też będziemy przygotowywać się, myślę, w przyszłości do zwiększenia pensji, chociażby nauczycielskiej, bo to też jest bardzo ważne, bo od wielu lat, no, nie było, teraz będzie wskaźnik jakiejś podwyżki, no, ale to nie jest zbyt duży jeszcze. A ten zawód zasługuje na pewno na wyższe wynagrodzenie. I to też jest jakaś nić porozumienia ze związkami zawodowymi, żeby o tym rozmawiać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Naszym gościem była pani senator Małgorzata Kopiczko. Dziękuję bardzo. Pani.